warunki polowe. Picie kawy wersja hard, kurwa. Tak. Może być. Zamieszane Bekertem, pierwsza liga. Cześć, sobotę. Słuchajcie, mieliśmy wstawiać supy, ale jest takie gorąco, że po prostu odpuściliśmy i powzięliśmy sobie za wodę tam, gdzie było rozkopane. I pociągnęliśmy tą magistralę główną przy okazji wyjścia na nadkoronówkę już. Także zaraz sobie zobaczycie mniej więcej, jak to wygląda z grubsza. Że tak minął dzień. Jeszcze się nie zapomniało, jak się jeździło na rowerze kiedyś. Podjadę, wam pokażę, jak to jest mniej więcej poskładane do kupy w ziemi z tymi wyjściami na to zraszanie nadkoronowe. No także za chwilę zobaczycie, tam powiem kilka słów. Także widzimy się za moment. No i tak jak widzieliście na filmie, tu wszystko w ziemi jest zrobione 50 w poprzek, bo tu są dwie kwatery, jest po prostu wzdłuż rzędów zrobione 50. W tym miejscu jest to ze sobą połączone, bo tak sobie rozkminiłem, że po prostu to pójdzie z jednego zasilania. I teraz tak, no standardowo, tak jak w tych wszystkich, no tam gdzie wcześniej pokazywałem, to z 50 jest zredukowane na 16 do nawadniania. I co? No i na tych liniach są zaworki i tak sobie wymyśliłem, że po prostu to, co jest w ziemi, ta 50, ona będzie wykorzystywana w zależności od potrzeb, raz do nawadniania, raz do zraszania nadkoronowego. I dlatego z tej 50 wychodzi też, słuchajcie, zasilanie na tą główną linię tego, no tej nadkoronówki. To sobie wychodzi z ziemi. No wiadomo, na zaworze, bo tak jak mówię, jak to po prostu nie będzie używane, to jest odcięte zaworem. I wzdłuż rzędu też idzie 50. Nie wiem, tak to sobie wymyśliłem i tak to będę robił. Co prawda ciągi nie są długie, bo tam jest mniej więcej tak liczone, żeby z tej jednej rury zasilającej w prawo i w lewo nie przekraczać 250 metrów, bo tak mi to jakoś po prostu najsensowniej wychodziło, nie? No i co? No i tak to wygląda. Także tu sobie pójdzie z 50 wzdłuż rzędu do słupa, nie wiem, albo będzie mocowane po prostu jakoś drutem zapętlone, albo zobaczymy, jak się jakoś w miarę sensownie da wkręcić te opaski takie metalowe do rur. No to po prostu będzie na tym i rozstawa zraszaczy po prostu chce się zamykać w kwadratach 15 na 15. No u mnie tu na przykład w tym przypadku, bo tu będzie test robiony, wychodzi tu dosyć sensownie, bo tak naprawdę zraszacze będą w rozstawie, zaraz wam powiem, 3, 6, 9, o tak w granicach 12 na 14, o coś takiego. Czyli tam nie powinno być problemów z niedolewaniem czy z czymś podobnym.
No słuchajcie, czy to wypali? No wszystko się okaże. No. Tak jak sobie gdzieś tam liczyłem zapotrzebowanie. Znaczy tak, no nie ma jeszcze decyzji co do samych tych zraszaczy, jaki to ma być model i tak dalej. Natomiast wstępnie tam widziałem jakieś takie dosyć niedrogie i chyba raczej popularne, bo tam czytałem po forach, że sporo ludzi ich używa. Więc zobaczę jeszcze. Jak się zdecyduje, no to po prostu się dowiecie, co to jest. I mniej więcej tak mam przeliczony po prostu ten wydatek, żeby tego zapotrzebowania nie brakło. No i tyle. Słuchajcie. Tak to mniej więcej wygląda na dzień dzisiejszy. Ja tam z żadnego, słuchajcie, doradztwa nie korzystałem. Jakoś tam gdzieś sobie to po swojemu postarałem się policzyć. Mówię, nie jestem tu ekspertem w tej dziedzinie. Metoda po prostu prób i błędów. Ale mam nadzieję, że no uda się to uruchomić i to jakoś tam wypali. No zobaczymy. No. Tak to. Tak jak mówię, gdzieś tam w głowie jest poukładane i przetestujemy. Co do samego wyciągania tych zraszaczy, no to wiadomo. Taki mam plan, żeby po prostu nawiercić w supie. No i też na tych złączkach do rur po prostu. Nie wiem, rura chyba dwumetrowa, żeby on tam wystawał, nie wiem, z 70 centymetrów do metra nad korony drzew. I zasilanie, no też wiecie, tą obejmą wpinką na 50 z tej obejmy redukcja na 20, no i tą 20 do tej stalowej rury gwintowanej, no i na końcu zraszacz. Tak to sobie wymyśliłem, tak to zrobię i przetestuję. No. Spróbujemy to puścić tutaj na tym, zobaczymy, czy to zahula. No bo mówię, takiej akcji w tym roku to się chyba nikt z nas nie spodziewał, że to po prostu przyjdzie taka katastrofa. No. Dlatego no gdzieś tam powoli trzeba w głowie układać to i próbować powolutku, sukcesywnie co roku po jakimś tam kawałku to uzbrajać, no bo to słuchajcie, no jest jak jest, no tak jak wystarczy taki rok jak ten i robi się problem, no zresztą sami dobrze o tym wiecie, bo nie muszę tu chyba nikomu tłumaczyć. Dobra, słuchajcie, nie zanudzam was, to co wam chciałem pokazać, to wam pokazałem. No nawadnianie tak jak było robione, nic tu nie zmieniam, wszystko zostaje tak jak było, tak jak widzicie, wychodzi to wężami. Węże specjalnie dłuższe, żeby w miejscu, w którym będzie wchodził po prostu przewód do nawadniania, no to żeby to było na prosto, nie było tam gdzieś spadków. I tyle, no. Żadnej filozofii tu nie ma. Także tak to, moi drodzy, wygląda. Zobaczymy, czy mi się to sprawdzi. Także będziecie na bieżąco. Także pozdrawiam was. Miłego tygodnia pracy od jutra życzę i do zobaczenia.